Dobry wieczór. Justyna Dobrosz, portal sad24.pl. Dziś spotykamy się z panem Piotrem Pasikiem, prezesem Krajowego Stowarzyszenia Producentów Wiśni. Dobry wieczór, panie Piotrze. Dobry wieczór. Dobry wieczór państwu. Nasza dzisiejsza rozmowa otwiera cykl wspólnych spotkań, w których będziemy rozmawiali o sytuacji na rynku wiśni, a także o sytuacji samych producentów. Bardzo proszę o komentarze, proszę o zadawanie pytań. W kolejnym spotkaniu będziemy się do nich wspólnie ustosunkowywać. Panie Piotrze, mam kilka pytań. Proszę powiedzieć, jak ocenia pan sezon 2019-2020 pod względem produkcji i handlu wiśniami? Proszę powiedzieć, jak kształtowały się ceny i jak pan ocenia taką politykę zakupową przetwórni? Oddaję głos. No, witam państwa jeszcze raz. Sezon 2019-2020 kształtował się trochę w innych barwach, że tak powiem, w stosunku do roku 2018-2019, choćby nawet przez samą politykę cenową, przez wysokość cen i kształtowanie się tych cen w czasie sezonu wiśniowego. Sytuacja w 2020 roku wyglądała w ten sposób, że te ceny były znacznie niższe niż w porównaniu do roku poprzedniego, czyli do roku 2019, do sezonu 2019 roku. Mimo tego, że według nas, według Krajowego Stowarzyszenia Plantatorów Wiśni, wysokość zbiorów była bardzo porównywalna do 2019 roku. Troszeczkę można powiedzieć, że kształtowało się to na troszeczkę wyższym poziomie, ponieważ 2019 rok ilość oscylowała na poziomie jakieś między 70 a 90 tysięcy ton według nas, natomiast rok 2020 oscylował na granicy 100-120 tysięcy ton, jeśli chodzi o zbiory, jeśli chodzi o nasze szacunki, dlatego że te szacunki, które są przedstawiane przez choćby Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, które jak nam wspomnieli, są kształtowane między innymi w oparciu o Urząd Statystyczny, to ta ilość zbiorów oscylowała w granicach 150-160 tysięcy ton, gdzie według nas, gdzie mamy naprawdę bezpośredni kontakt ze wszystkimi plantatorami. I można powiedzieć, że całą Polskę mamy jak gdyby jak na dłoni, to na pewno według Urzędu Statystycznego te szacunki są no rzeczywiście dosyć mocno przesuwane. Jeśli chodzi o politykę cenową, no to ta polityka cenowa od lat jest taka sama, jeśli chodzi o wielkie koncerny i o dużych graczy, którzy są u nas na rynku. To nie jest w ogóle związane z jakąkolwiek sytuacją na rynku. Nie jest spowodowane sytuacją wolnorynkową. Nie jest spowodowany tym, o czym zawsze mówią i wspominają przetwórcy. To się ma nijak do wolnego rynku. Te ceny jak na dłoni widać, że są sztucznie i nabijane, i sztucznie obniżane. Taka jest sytuacja i niestety, ale mamy z tym do czynienia przez wiele, wiele lat i od wielu lat. I taką samą sytuację mieliśmy w roku 2020, gdzie ceny oscylowały w granicach od złotych 20 do 2,20. 2,20 było to na samym początku, podczas gdy przetwórcy zobaczyli, że jednak jako tako, jak gdyby ta ilość wiśni, która jest im potrzebna do utrzymania własnej produkcji, będzie oscylowała na no, niezbyt niskim poziomie, więc wtedy zaczęły te ceny w miarę rozwijania się tego sezonu wiśniowego w 2020, czyli sezonu wiśniowego, który trwa w miesiącu lipcu, od końca czerwca do połowy sierpnia, zaczęli tymi cenami żonglować o tyle, że zaczęli ich na początku te ceny obniżać. I stanęły te ceny na złoty 30, złoty 20 już, jeśli chodzi o ostatnie ceny skupowe. Tak to wyglądało w roku 2020.
A jeśli chodzi jeszcze o tą politykę zakupową przetwórni, wcześniej w rozmowie Pan powiedział mi, że bardzo podobny mechanizm występuje też na rynku czarnej porzeczki. Czy mógłby Pan coś więcej na ten temat powiedzieć? No, bardzo podobny mechanizm występuje na rynku czarnej porzeczki. Na rynku czarnej porzeczki ten mechanizm występował bodajże przez, nie jestem pewien, ale raczej tak, z tego co rozmawiam ze swoimi znajomymi plantatorami, przez 9 lat. Przez 9 lat ta porzeczka według wolnego rynku mogła kosztować za kilogram w granicach 50, 60, 30 groszy. I nagle, jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki, te ceny w 2020 roku poszybowały prawie do 4,60 zł. No jeżeli to jest wynik działania wolnego rynku i popytu, no to nie wiem czym to tłumaczyć, ponieważ no, wie pani, to jest dosyć dziwne. Że coś takiego może występować, że przez 9 lat dany produkt jest bardzo niski, w bardzo niskiej cenie, poniżej, grubo poniżej kosztów opłacalności, gdzie nagle po 9 latach komuś, jak gdyby konsumentom, przypomina się ten produkt i nagle można go wywindować do tak wysokich cen. No zazwyczaj też zdarza się tak, że już zimą przetwórcy zaczynają przypominać, że nie ma zbytu, jeśli chodzi o koncentraty i o mrożonki, że tanki są pełne. No i ta historia pojawia się co sezon. A jeśli chodzi o opłacalność produkcji, to ile powinny kosztować wiśnie Pana zdaniem i te namrożenie, i te dotłoczenia, tak żeby zwróciły się koszty produkcji, ale też żebyśmy w ogóle mogli mówić o jakichś inwestycjach w utrzymanie tej uprawy produkcji? W 2018 roku bodajże my zadaliśmy takie pytanie Instytutowi Ekonomiki Rolnictwa i w porozumieniu z Instytutem Ekonomiki Rolnictwa wyliczaliśmy takie koszty dosyć obrazowo. Było to zorganizowane w ten sposób, że braliśmy średnią cenę wszystkich wiśni z 10 lat, mnożone, dzielone i tak dalej według jakichś tam wytycznych. I Instytut Ekonomiki Rolnictwa wyliczył nam koszty produkcji wiśni na poziomie złoty 80. To są koszty produkcji owoców wiśni. Tak to wygląda, jeśli chodzi z perspektywy Instytutu Ekonomiki Rolnictwa na 2018 rok. Mamy 2 lata, środki ochrony roślin idą w górę, paliwa za chwilę będą szły w górę, bo paliwa troszeczkę staniały, ale za chwilę będą szły w górę. Koszty robocizny nam wzrosły i sytuacja, wiadomo, że diametralnie się w tej chwili zmienia. Jeśli chodzi o poziom opłacalności produkcji owoców wiśni, to podejrzewam, że to powinno oscylować w granicach, jeśli chodzi o wiśnię przemysłową, w granicach 2,50. Jeśli chodzi o wiśnię przeznaczoną na mrożenie, w granicach 3,50. Jest to taka cena, która pozwoli na zwrot kosztów produkcji i można powiedzieć chociażby na utrzymanie tego poziomu zdrowotności drzew, tego poziomu wydajności drzew rok do roku. Dlatego, że nie mówimy tu o jakichkolwiek inwestycjach przy tych cenach, tylko mówimy o utrzymaniu potencjału swoich własnych gospodarstw. Powinny oscylować ceny w tych granicach. Panie Piotrze, ale proszę powiedzieć, jako prezes Stowarzyszenia Producentów Wiśni, co zrobić, żeby sytuacja poprawiła się, w jakim kierunku iść i jak działać? To jest zasadnicze pytanie, dlatego że Krajowe Stowarzyszenie Plantatorów Wiśni podejmuje takie działania, między innymi próbuje zainteresować swoim problemem Ministerstwo Rolnictwa, które no rzeczywiście jest od tego, żeby nam pomagać. Próbuje swoim problemem zainteresować posłów, parlamentarzystów, posłów, którzy zasiadają w Komisji Rolnictwa.
Bierzemy udział w pracach nad unormowaniem, jak gdyby, nad unormowaniem i nową jakością zawieranych umów, bo to jest bardzo ważna sprawa, żeby te umowy były zawierane na zasadach partnerskich, nie na zasadach wykorzystywania przewagi kontraktowej przez firmy przetwórcze. Jako takiego złotego środka zero-jedynkowego nie ma co zrobić w tej chwili z tą wiśnią, chociaż jesteśmy od lat i nadal cały czas się utrzymujemy w pierwszej trójce państw najwięcej produkujących owoce wiśni. Po jabłkach w Polsce wiśnia jest drugim, jesteśmy drugim największym jak gdyby producentem tego rodzaju owoców. I chociażby z tego względu no, dosyć mocno zastanawiająca jest sytuacja owoców wiśni nas, plantatorów, że my, chociażby będąc naprawdę dosyć dużym graczem, dosyć dużym producentem, jeśli chodzi o Polskę, no nie mamy takiej siły przebicia w rozmowach z plantatorami, znaczy w rozmowach, przepraszam, nie z plantatorami, a w rozmowach z przetwórcami. Bo przecież my, będąc takim dużym producentem, powinniśmy na zasadach partnerskich przede wszystkim rozmawiać z przetwórcami, a tak nie jest. Przede wszystkim, no, jakim to jest, jakim środkiem? Środkiem dosyć dobrym jest mówienie o tym, no przede wszystkim zwrócenie uwagi na nasz problem. Zwrócenie uwagi chociażby na to, że wiśnia jest produktem dobrym, że wiśnia ma wiele właściwości leczniczych. Swego czasu był program o właściwościach dosyć dużych właściwościach leczniczych wiśni w TVN-ie. Chociażby jedna z prezenterek zajęła się tym. I takich programów powinno być więcej. Powinniśmy edukować ludzi, mówić o tym, mówić przede wszystkim o wiśni jako dosyć mocnym produkcie i z naszej, nas Polaków, no przede wszystkim, no bo to jest podstawowa rzecz. Panie Piotrze, a przyjmijmy taką sytuację, jak na przykład ten sezon miniony, że mimo, że zbiory są mniejsze i wszyscy oczekują przynajmniej satysfakcjonujących cen, te ceny są na tym poziomie niskim, pojawiają się te opinie o spekulacji, o zmowie cenowej. Jak wtedy powinni reagować producenci? Czy zaprzestanie dostaw? Czy to jest droga do polepszenia sytuacji, do zadziałania? No, taka droga zawsze jest. Zawsze taką drogę możemy jak najbardziej sobie znaleźć. Ale to jest ostateczność tak naprawdę. Jeżeli innej drogi nie będzie, no to prędzej czy później do tego zostaniemy zmuszeni przede wszystkim my, plantatorzy. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz jest taka, tak jak mówiłem, to jest ostateczność. Bardziej tutaj chcielibyśmy, żeby no jak gdyby wspomogło nas ministerstwo w samych rozmowach z przetwórcami i żeby przetwórcy troszeczkę w bardziej jak gdyby partnerski sposób do nas podeszli. Nasze racje, które my mamy i nasze argumenty naprawdę wzięli sobie głęboko do serca i rozpatrzyli to, bo do tej pory tego nie było. Ostatnie pytanie na dzisiaj, panie Piotrze. Jak pana zdaniem będzie kształtowała się przyszłość produkcji wiśni? Jak może się kształtować? I gdyby pan mógł opowiedzieć zarówno o tym pozytywnym, jak i o tym bardziej niestety negatywnym scenariuszu? Przyszłość produkcji wiśni w Polsce, można powiedzieć, że przez chociażby nawet takie huśtawki cenowe jest w odwrocie. I to widać kosztem innych upraw, dlatego że zaczynają jak gdyby sadownicy odchodzić od mniej opłacalnych upraw, jaką jest uprawa wiśni. Ciężko będzie taki potencjał odbudować, dlatego że no wiadomo, sadownictwo jest specyficzną gałęzią, dlatego że no z roku na rok nie rodzi nam się
nie rodzą nam się wiśnie, nie rodzi nam się owoc, tylko trzeba na niego troszeczkę poczekać. Więc to jest jak gdyby interes, który planujemy długofalowo. Owoce wiśni są przetwórcom potrzebne, dlatego że chociażby zapełniają sobie nimi, jak gdyby można tak powiedzieć, zapełniają sobie okres pomiędzy na przykład przetwarzaniem czarnej porzeczki, a rozpoczęciem przetwarzania śliwki, rozpoczęciem przetwarzania jabłka. I dla przetwórców jest to dosyć ważny produkt, który pozwala na utrzymanie produkcji, utrzymanie ludzi, choćby nawet i ciągłości pracy. I dlatego tu jest przyszłość jednak wiśni, bo wbrew temu, jak to wszystko wygląda, to wiśnia jest dosyć ważnym elementem, jeśli chodzi o przetwórstwo. Sytuacja wygląda w ten sposób, że jeśli chodzi o przyszłość, no to te czarne barwy, no to jest przede wszystkim to, że jest w odwrocie kosztem innych upraw. Natomiast coś, co jest pozytywnym aspektem, to jest to, że jak gdyby, jeżeli sady powstają jakiekolwiek wiśniowe, są to sady większe, gdzie ludzie nastawiają się na produkcję tych wiśni. I wtedy jak gdyby rachunek takiego większego plantatora ma się zupełnie inaczej do rachunku plantatora, który ma choćby hektar takich wiśni. Dużym może plusem będzie to, że od produkcji wiśni będą odchodzić tak zwani dwuzawodowcy, którzy nie utrzymują się, których podstawowym źródłem utrzymania nie jest produkcja owocu, nie jest produkcja wiśni. To jest duży plus pod tym względem, że my, plantatorzy, którzy się utrzymują, będą utrzymywać i utrzymują się przede wszystkim z czegoś, z takiej produkcji, będziemy mogli jak gdyby po zrzeszeniu się, tak jak to zrobiliśmy my, będziemy mogli zwrócić uwagę, choćby nawet rządzącym, będziemy mogli zwrócić uwagę na siebie przetwórcom. I to pozwoli na jakąkolwiek zmianę na tym rynku, jakąkolwiek zmianę tej gałęzi sadownictwa. Wspomnę tutaj, że Hiszpanie potrafili sobie troszeczkę poradzić z tymi cenami, które są. Mówię tu o rozmowach cenowych, ale mówię o wprowadzeniu tak zwanych, nie cen minimalnych, bo to się źle kojarzy z zamierzchłymi czasami, ale wprowadzili taką zmianę, że nie mogą być skupowane owoce poniżej kosztów ich wyprodukowania. My proponowaliśmy w ministerstwie taką zmianę, żeby owoce nie były, żeby były dla każdego owocu jak gdyby wydzielona cena kosztów produkcji. Może to zrobić Instytut Ekonomii Rolnictwa i podawać co roku wysokość kosztów produkcji dla danego owocu. Zrobili tak Hiszpanie, zrobili tak Francuzi. To znaczy, że można to wprowadzić. Nie jest to ani wbrew przepisom unijnym. Wymaga tylko chęci. Chęci ze strony, no niestety, ale włodarzy naszych. I myślę, że no, zwrócimy na to uwagę, no bo staramy się z każdej strony jak gdyby interesować ludzi, którzy są władni w naszym kraju. Tak jak mówiłam, z panem Piotrem będziemy jeszcze widzieć się na kolejnych spotkaniach i być może będzie to dobry czas, aby porozmawiać właśnie o tych krokach, które podejmuje stowarzyszenie. Ja w imieniu swoim i pana Piotra dziękuję za wszystkie komentarze, za udział w tej konwersacji. Na następnym spotkaniu postaramy się ustosunkować do tych komentarzy. Panie Piotrze, bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo, pozdrawiam Państwa. Dziękuję. Ja również bardzo dziękuję. Do zobaczenia następnym razem. Dobranoc. Do zobaczenia.